Hej, siemanko, witam was na moim gierkowym kanale. I słuchajcie, możemy już dzisiaj zapoznać się z oficjalnym zwiastunem gry FIFA 21. Czy to będzie nie wypał? Raczej tak, ale zobaczymy. Więc tak, puszczę wam kawałek oczywiście tego zwiastunu. Będę jego oczywiście komentował i powiem tak. Albo powiem to w połowie, kiedy będziecie wszystko widzieć. Zapoznajmy się z oglądaniem. Kylian Mbappé podchodzi do rzutu karnego i między innymi przełącza się ekran na bijące serce, na zimną krew Kyliana. Nie wiem zbytnio o co chodzi, ale dalej. Widzimy strzał Edena Hazarda i nie wiem, Zeusa? Nie wiem, z czym to jest związane, ale na pewno w 80% nie jest to związane z FIFA. Jak widzicie, jest to związane tylko z futbolem amerykańskim. Już słuchajcie, wolałbym sobie chyba kupić tą grę futbolu amerykańskiego niż kawałek pokazanego zwiastunu FIFA. Jak widzicie, jest to tylko futbol amerykański. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Czy ktoś tutaj jeszcze interesuje się kółeczkami w rzutach karnych? No raczej nie sądzę. Słuchajcie, przystopujmy, zatrzymajmy się. Słuchajcie, czy EA zrobiło to tak, że w pakiecie, gdy kupuje się FIFA 21, dostaje się futbol amerykański? No nie wiem. Chyba jest to tego przyczyną, że na każdym co 20 sekund pokazują futbol amerykański. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Chyba, słuchajcie, EA chce nam także zaprezentować jakąś grę futbolu amerykańskiego, tylko dlaczego to jest nazwa w takim sensie zwiastunu FIFA 21? Tego też nie wiem. Jak widzicie, tylko futbol amerykański został tu pokazany. I upadek Lucasa Moura. Upadek Lucasa Moura. Jeśli oczywiście to był Lucas Moura, znaczy niezbyt widziałem, że są to koszulki Tottenhamu. Upadek Lucasa Moury. Niezbyt wiem, czy da się coś zrobić, żeby poprawić upadek zawodnika na bardziej realny. Moim zdaniem jest to niepotrzebne. Tak jak kibice. Słuchajcie, właśnie a propos tego, mają być urealnieni, że tak powiem. Kibice, przede wszystkim, jak widzieliście, kibiców Liverpoolu. Tak jest, kibiców Liverpoolu, bardziej ładny stadion, bardziej ładne, szczegółowe właśnie rzeczy na tym stadionie. Ponoć mają zostać zadane tylko do właśnie stadionu Liverpoolu. Okej, oglądajmy dalej, tutaj powtórzmy. Brady. Jestem ciekawy, kto to jest. Słuchajcie, jeśli wiecie, kto jest 27 w Tottenhamie, to byłbym wam wdzięczny. I o co tu chodzi? Słuchajcie, jeśli widzieliście teraz skok takiego, nie wiem, futbolowca amerykańskiego, jakiegoś Adamsa. Zobaczcie to teraz. Niezbyt to rozumiem, czy do FIFA 21 zostanie dodany tryb futbolu amerykańskiego. Byłoby to z pewnością ciekawe. Czy tak się stanie? No, mam tak nadzieję, że...